Kolejny mecz i kolejna przegrana. Przyjezdne były zdecydowanym faworytem spotkania w wielkim klinczu. Drużyna z Lublina od początku pokazała, że to ona będzie rządziła na boisku. W pierwszej połowie naszym dziewczynom udało się zdobyć tylko 7 bramek, podczas gdy na koncie przeciwniczek było ich 20. Po przerwie przepaść między zespołami była dalej widoczna. Kościerzynie nie udało się dogonić bardzo skutecznych przeciwniczek. Co prawda pod koniec spotkania UKSPCM zaczął zdobywać bramki, ale ostateczny wynik 43-21 mówi sam za siebie. Trener traktuje to spotkanie jako lekcję dla tworzącej się od nowa drużyny. Ja myślę, że to jest tkwi problem w zgraniu zespołu. To przecież 11 dziewczyn odeszło, mamy nowe dziewczyny, to są juniorki. Te juniorki zaczynają atrakcyjnie grać, a ja muszę wychować tej ostrej walki. Dzisiaj kilka się popłakało, ale nie może być takiej sytuacji, że one się niańczą. No, piłka ręczna to nie niańczenie i myślę, że z czasem one nabiorą tej ogłady, tej takiej twardości. One były najlepsze wicemistrzynie Polski w juniorkach starszych, a myślą, że to jest z mistrzem Polski seniorek. To jest całkiem coś innego. Dziękuję za fajny doping i będziemy się teraz solidnie przygotowywać. Zespół będzie teraz pracował nad wzmocnieniem motoryki i unikaniem błędów. W piątej serii UKSPCM zmierzy się z KPR-em gminy Kobierzyce.